Pizza News Network. Nasza całodobowa transmisja wiadomości o pizzy na całym świecie jest możliwa dzięki widzom takim jak ty i naszym sponsorom. No i cześć, witam was. No i my gramy oczywiście w... Pizza! Nie, Pizza News Network. Good Pizza, Great Pizza. No i witam was w kolejnym odcinku z właśnie tej gry. Zostawcie pizzę, łapkę w górę, nie pizzę. No i subskrypcję, ponieważ jeżeli dobijemy do końca wakacji 100 subskrypcji, poleci nowa piosenka z Minecrafta, a już mam nawet fajny pomysł. Także, tak. Ser i pieczarki, dziwnie razem smakują. Dla mnie pizza z pieczarkami bez sera, okej. Okay. No to chyba... Patrzcie, już mam składników dużo. I może jeszcze dzisiaj dobijemy oliwki. No, dobra, czyli pizza z pieczarkami bez sera się robi. Pyk. Przyspieszamy piekarnika. Nie. No dobra. No chyba to będzie to, mam nadzieję. Kroimy. I pyk. I do pudełeczka. Pieczarki są wszędzie. Co? To ty chciałeś pieczarki czy nie? Chcę kupić pizzę z pieczarkami. Tak jak Mario. Okej. Okay. Chcę sos, ser i pieczarki. Dobra, nie zrozumiałem gościa trochę. Bo mogło być tak jak ostatnio. No tak jak przed chwilą. Pyk, 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 pyk i pyk. Okej. Kroimy. Pyk. Pyk. Do pudełeczka. I proszę, żeby to było to. Na górze róża, na dole fiołki. Ta pizza... nie wiem. Siema stary, pizzą dnia jest peperoni z kiełbasą, dwa kawałki, po prostu przekrój na pół, zrób moją pizzę super chrupiącą. Okej, okay. Czyli no dobra, chyba zwykłe peperoni z kiełbasą, to myślę, że będzie łatwe do zrobienia. Pyk, peperoni. Pyk, 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 pyk. I kiełbasa. Dookoła zrobił ładnie. Pyk, pyk, pyk. Okej. Pyk. Okej. Dwa kawałki. I proszę bardzo. Aby to było to. Peperoni, zamykałeś oczy? Co? Jak to? Pieczarki z kiełbaskami, idę na imprezę, ser nie jest zaproszony, okej. No dobra, to mam nadzieję, że będzie fajna impreza, bez syra. Czyli kiełbaski z pieczarkami, oj, czekajcie, ło. Pieczarki z kiełbaskami. Tak, no dobra. Muszę to jakoś tak ładnie rozkładać, bo tamtemu się na przykład chyba mi się nie podoba, jak ja nieładnie rozkładam to. Dobra, postaram się jak najładniej to poskładać. Może z 8 godzina, dzień 13. Może dzisiaj dobijemy kolejny składnik, jakim będą oliwki. No mam nadzieję. Okej, okay, mamy pyk. Pyk. W ogóle dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy nagrywali na tym kanale Fortnite'a, bo możemy, ale nie wiem, czy wy chcecie. Jesteś burmistrzem miasta smaku, bardzo się cieszę. No dobra. Jeszcze ktoś będzie? Nie. Okej, zarobki z dnia 13. 7 dolarów. No. Mogło być lepiej, ale nie jest źle. O, możemy sobie kupić maskotkę. To będzie fajne. Naprawa zamków. Mnie to ciekawi, co to jest.
Tutaj możemy sobie jakiś zegar kupić. No dobra, następny dzień. Pizza News Network. Dzisiaj jest festiwal kiełbasy. Koniecznie musisz spróbować tej pizzy. No okej. Z innych źródeł nakładcy zajmujący się medycyną sądową uważają teraz, że wielki pożar w Chicago coś tam od naszego sponsora. Naprawy piekarników Oven. Nie wymyślimy ognia, ale wymyślimy. Ale od co? Tylko u nas włamywacze wkradli się do pizzy niezabezpieczonej pizzeli. Policja prowadzi śledztwo od naszego sponsora Blokady Luk. Czy twoje rzeczy warte są więcej niż cena naszego smaku z zamka? Jeśli tak, wybór jest jasny. No, to wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Okej. Okay. No hej, jak widać, potrzebujesz pieniędzy na prowadzenie biznesu. Co? Haha. Na szczęście złodzieje zebrali tylko 10%. Co? Złodzieje mnie okradli? Co? Jak to? Nie. Nie zgadzam się. Pieczarki, kiełbasa, pepperoni, ser. Proszę. To wszystko na mojej pizzy. No to chyba nie ma być sosu. No to ser, pieczarki i pepperoni, kiełbaska. Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Kiełbaska. I pieczarki. Zrobię tak, myślę, żeby było ładnie w miarę. Okej, dobra. Pyk. Mam nadzieję, że nie miało być sosu. Okej, dobra. Mamy naszą pizzę. Pyk, pyk i pyk. Okej. Okay. I mam nadzieję, żeby to było jest to. Niewystarczająco sos? Nie mówię, że ma być sos. Co? Hej, połowa z kiełbasą i połowa z pieczarkami. Okej. Okay. Ja nie mówiła tam to, że ma być sos. Moje. Pyk. Połowa z kiełbasą i połowa z pieczarkami. Aha. W miarę ładnie to rozłożę. No, myślę, że ładnie. Okej, wydajemy już naszą pizzę. Co to za pizza? Jest piękna. Okej. Okay. No to się fajnie. Gotowy na torce, pizzę z pepperoni i z kiełbas. No, myślę, że to zrobię. Mam tylko taką nadzieję. Dobra, pyk, pepperoni. Pyk, 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 pyk. Dobra, przyspieszmy. Kroimy. Pyk, pyk, pyk. No i wydajemy. Okej, proszę bardzo. Płaczę, ta pizza wygląda tak dobrze. No to sobie płaczę i jedz. Jedna pizza tak piękna jak poranny wschód słońca. Pizza z serem. Wiesz, żółta jak słońce, nie za bardzo poetycka. O, chcę sos i ser, dobrze. Bo nie wiedziałam, czy sam ser, czy... No, dobra, dobrze. Dobrze, że się podpytałem gościa. Okej, okay, proszę bardzo, słoneczna pizza dla ciebie. To jest matematyczne coś. Czy mogę trochę czarek na mojej pizzy? No dobra, myślę, że to są pieczarki. No dobra. Sos. Wow. Ser. I pieczarki. Dobra, już nam się dzień skończył.
tylko zrobimy tą pizzę i będziemy mieli następny dzień. Pizza z czarkami raz, niech ktoś mi da kapelusz z folii aluminiowej, ten kucharz czyta w moich myślach. Okej, dzień 14. No myślę, że może być całkiem spoko. No, $9. No to fajnie. Co my mamy tu? $500? Ale automat do sosu. No, to może być fajne, no ale $500 jednak to jest dość sporo. Dobra, jedziemy dalej. Pizza News Network. Tylko u nas pizzeria uszukana. Po raz drugi włamywacze kradną kiełbaski ze sklepu. Odwiedź policji. Okej, dobra, teraz musimy kupić zamki. Od naszego sponsora Alana. Czy chcesz, aby policja wiedziała o włamaniu? To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Oj, trzeba kupić zamki. Źle jest. Cóż, udało ci się przetrwać festiwal kiełbasek. Nie będziesz za to w stanie poradzić sobie z pieczarkową ceremonią. Lepiej się na to przygotuj. Ha, 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 ha. Policja. Znowu okradziony. Sprzedajesz klucze do drzwi razem z pizzą. Ale okradli mnie? Zabrali mi coś? Chcę kupić pizzę z pieczarkami. O, zapomniałem. Chcę dobrze wypieczoną. Okej. Dobra, to powinno być proste. Pizza z pieczarkami. Okej. Kładamy do pieca. No i pizza z pieczarkami dla pana. Nie do zaakceptowania. To zostało źle, co? Nie wiem. Pieczarki, pizzę, co? Trzy pizze z pieczarkami, okej. O Jezu. Okej. Sos. Ser. Sos. Ser. Pieczarki. Pyk, pyk, pyk. Okej, dobra. Jedno do pieca. I jeszcze jedno robimy. I sos. Ser. I pieczarki. Dobra, ta do pieca i ta, nie, ta. Okej, trzy pizze z pieczarkami, trzy. Polecę tę pizzę znajomemu. No to bardzo się cieszę. Czy masz tutaj te oliwek? Przepraszam. Oliwek. Okej, to jakieś chyba angielskie polskie tłumaczenie z angielskiego, takie dziwne. Jestem tutaj, aby wypróbować ten nowy składnik, o którym słyszałam. Pieczarki? Mam nadzieję, że to będą pieczarki albo bakłażan, ale chyba pieczarki. No bo teraz wszyscy zamawiają z pieczarkami. To oby to było to. Kroimy. No i wydajemy. Mam nadzieję, że się spodoba. Dostałem... Nie pieczarki, tylko bakłażan. No to szkoda. Czy mogę dostać dwie pizze z dużymi fioletowymi pomidorami? Wszystkie mają mieć wypieczony spód. Okej. Okay. No to duże fioletowe pomidory. To podejrzewam, że to będzie bakłażan. Może to nie pomidor, ale jest fioletowy. Pyk.
Pyk. No dobra, to przyspieszmy to. Okej, okay, już kroimy, a ta nam już dochodzi. Pyk i pyk, jedna. I pyk, pyk i pyk, druga. Okej. Okay. Nic specjalnego, ale w porządku. Nie, no to się bardzo cieszę. Okej, okay, teraz musimy kupić zamek. Okej. Okay. 11 dolarów, no no. Całkiem nieźle, a nie kupimy zamków. Nie kupimy zamków, naprawdę? Naprawdę? No nie. Bo to mnie znowu ukradną. No dobra, następny dzień. Pizza News Network. Archeolodzy odkrywają, że pizza może przedzać język pisany. Z innych źródeł stanie w kolejce na festiwal pizzy. To nowy stanie w trend jakiś. Dobra. Od naszego sponsora Stoły Table. Ludzie nie mogą jeść, jeśli nie mają jedzenia. Tylko u nas pizzeria oszukana po raz drugi. Włamy w Warszawie. Kradną od naszego sponsora Alarmy. No. Aby policja wiedziała pierwsza o włamywaniach, czy wolisz sam jej przekazywać? Dobra. Okej, okay, będziemy mieli dostawę bakłażana. Wiesz dlaczego to złodzieje? Bo kradną, jeśli je zostawisz otwarte drzwi. To twój interes nie żyje. Chyba, że nie życie. Nie wiem. Osiągnięcia. No okej. Okay. No już mamy 15 dzień. No to fajnie. No. Jestem tutaj, aby wypróbować ten nowy składnik. No i już wiem, że to jest bakłażan, a nie pieczarki. No dobra. No to pizza z bakłażanem raz. Okej, okay, mamy. Pyk. Pieczemy. Okej, okay, mamy. Pyk. Kroimy. Pyk, pyk. Okej. Okay. I proszę bardzo. Dobra robota, dzięki. Zrób mi pizzę, która będzie idealnym bakłażanem. O, zapomniałam. Chcę dobrze wypieczonym. Okej. Okay. No to pizza z bakłażanem. Okej, okay, już nam się piecze. No. Okej, okay, pyk. Uwaj, pyk, pyk i pyk. Proszę bardzo. Pyk. Bakłażan. Zamykałeś oczy jak... Co? Podobno połączenie sera i sosu pomidorowego na bakłażanie jest smaczne, ale nie odwrotnie. Chyba warto spróbować. Wezmę pizzę z serem, sosem i bakłażanem. Okej, okay, zrobię tak, jak ona mi mówiła. Po kolei z serem, sosem i bakłażanem. Dobra, teraz ładnie tak to rozłożę. Idealnie. Nie, no myślę, że całkiem nieźle wyszło. Oceniajcie w komentarzach od 1 do 10. Zapraszam. Oj. Okej, okay, mamy. Kroimy. Pyk i pyk. I proszę powiedz, że dobrze rozłożyłem tego bakłażana. Co to za pizza? Jest piękna, zdecydowanie się zgadzam. Jej! Czy to miejsce posiada oliwek? No niestety nie. Musisz zdobyć to oliwek. Okej, okay, może zdobędę w tym odcinku albo następnym te oliwek. Podaj mi
Kiełbasek bez sosu, dwa kawałki. Okej, okay, kiełbasek bez sosu. To ser, kiełbaski, dwa kawałki. Pieczarki, tylko kiełbaski. Dobra. Rozkładamy. Tak. Takie dwa kręgi zrobię. No, myślę, że całkiem ładnie. Okej, okay, kroimy. Pyk, pyk. I pyk, pyk. Dobra, do pudełka. Proszę bardzo. Wygląda lepiej od pizzy w pizzy Alicante, czyli tamtej. Ej, no to mamy postęp. Hej, połowa z kiełbasą i połowa z pieczarkami. Okej, okay, to powinno być łatwe do zrobienia. To przyspieszmy. Okej. Okay. Mamy. Pyk. Czy to miały być dwa kawałki? Poczekajcie. No nie. Dobra, czyli kroimy normalnie. Proszę bardzo. Dzięki. A, czyli jej się spodobała. Okej. Okay. I ile zarobiliśmy? $10. No, myślę, że całkiem spoko. I możemy kupić oliwki. No i tak. Wiecie co? Może oliwki kupimy w następnym odcinku. Zamków też nie będę na razie kupował. Zbieramy na oliwki i w następnym odcinku też na zamki. No to w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle, jeżeli film wam się spodobał. No dobra, zostawcie już tą łapkę w górę i subskrypcję. Jak będzie 100 subskrypcji do końca wakacji, lecimy z muzyczką. No i zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli o tym następnym filmiku, w którym kupimy oliwki. I cześć!